4 listopada wspominamy błogosławioną Teresę Manganiello. Teresa urodziła się 1 stycznia 1849 roku w Monte Fusco we Włoszech. Była 11 z 12 dzieci. Rodzice Romuald i Maria byli rolnikami. Nie uczęszczała do szkoły, a nazywano ją mądrą analfabetką, mistrzynią życia lub wiejską nauczycielką. Mieszkała koło klasztoru ojców kapucynów. Była pogodna, otwarta wobec ludzi, wrażliwa na ich potrzeby. Jej życie było proste. Pracowała w polu, pomagała w domu, opiekowała się dziećmi z rodziny. Potrafiła wykonywać wiele prac domowych i równocześnie opiekować się małymi dziećmi. Mówiła: nad tymi dziećmi czuwa Matka Boża. W wieku 12 lat złożyła prywatny ślub czystości. Rozpoznała powołanie do życia konsekrowanego, ale nie mogła go realizować, gdyż rodzice nie chcieli zrezygnować z jej nieocenionej pomocy. By oddać się Panu Jezusowi, wstąpiła do trzeciego zakonu franciszkańskiego, którym kierował świątobliwy ojciec Ludwik. Przygotowana przez niego po rocznym nowicjacie, 15 maja 1871 roku przyjęła habit tercjarski. Była pierwszą tercjarką w tym regionie. Rok później złożyła śluby czystości, posłuszeństwa i ubóstwa. Przyjęła również imię Maria Luisa i założyła, po uzyskaniu specjalnego pozwolenia od papieża Piusa IX, habit tercjarski. Wtedy zaczęła się jej przemiana duchowa. Dotknęły ją słowa Pana Jezusa: jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Teresa była blisko Pana Jezusa i piła Jego słowa. W czasie codziennej mszy świętej dokonywał się jej wzrost duchowy. Była posłuszna prowadzeniu Ducha Świętego, nieustannie kontemplowała Trójcę Świętą, modliła się ciągle, szczególnie czciła Pana Jezusa ukrzyżowanego. Często w czasie modlitwy Anioł Pański miała objawienia Pana Jezusa. Chętnie pomagała głodnym, potrzebującym, chorym. Dla nich jej dom był zawsze otwarty. Mieszkała w domu rodzinnym, ale prowadziła zakonny tryb życia. Zachowała pogodę ducha także, gdy chorowała na gruźlicę. Pierwsze objawy zaczęły się 14 lutego 1874 roku w czasie modlitwy w kościele. W czasie choroby odwiedzało ją wielu kapłanów i świeckich. Ich uwagę zwracał jej piękny, naturalny, szczery uśmiech. Wtedy też gorliwie się modliła. 4 października 1876 roku przyjęła sakrament chorych. Zmarła miesiąc później. Benedykt XVI w przemówieniu po beatyfikacji podkreślił jej cnoty: nieustanną modlitwę, ducha pokuty i umartwienia oraz pomoc potrzebującym. O tej świeckiej błogosławionej powiedział: przeżyła życie prosto i skromnie, dzieląc je między pracę w domu i zaangażowanie duchowe w kościele ojców kapucynów. Próbowała naśladować świętego Franciszka z Asyżu i jak on ofiarować Panu Jezusowi cierpienia i umartwienia w duchu pokuty za grzechy. Równocześnie była pełna miłości dla innych, szczególnie biednych i chorych. Zawsze była uśmiechnięta i pogodna. Gdy miała zaledwie 27 lat, odeszła do nieba, gdzie już dawno było jej serce. Bogu niech będą dzięki za Teresę, wiarygodnego świadka Ewangelii. Przyczyniła się do rozszerzania franciszkańskiego ruchu tercjarskiego i do powstania Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Niepokalanej. Beatyfikowana została 22 maja 2010 roku w Benewencie. Módlmy się. Panie Jezu, który raczysz ukoronować chwałą dusze, które najbardziej przypominają Ciebie przez naśladowanie Twoich cnót, daj nam z radością już tu na ziemi doczekać kanonizacji Twojej wiernej służebnicy, błogosławionej Teresy, która w swoim krótkim życiu pozostawiła nam wiele przykładów bohaterskiej miłości, niezwyciężonej siły i surowej pokuty. Za jej wstawiennictwem udziel nam łask, których nam potrzeba, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam miły.